Zapraszam, brata Tatla. Dzień dobry, a ze mną Marek Sekielski, połowa duetu braci Sekielskich, ale nie będzie o pedofilii kościele, ale raczej o tym, że bożkiem czasem może stać się flaszka. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu. Jest Artur Nowak, adwokat, też znacie go z filmów braci Sekielskich. Dzień dobry. Witam, miło mi. Mam nadzieję, że nie popełnię nietaktu. Będziemy rozmawiać o książce, którą popełniliście wspólnie. Książka się nazywa Ogarnij się, jak wychodziliśmy z szamba. I dlatego mówię o tym nietakcie, jeśli zapytam was o to, czy wy jesteście ogarniętymi alkoholikami i narkomanami. Nie, no ogarniamy się cały czas. Mhm. Pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny to jest w ogóle jakieś takie ogarnianie się i dojrzewanie do tego, żeby spojrzeć z jakiejś perspektywy na siebie, poprzyglądać się. Ta książka, wydaje mi się, że powstała już z jakiejś takiej perspektywy. Ona dotyczy naszych uzależnień. Minęło parę lat. No Marek fajne rzeczy robi. On bardzo propaguje trzeźwienie. Trzeźwienie w takim szerszym wymiarze, bo to jest alkohol i narkotyki. Marek przeprowadza, dodajmy, rozmowy z ludźmi, którzy też zmagają się podcaster z tym problemem. Tak, YouTuber. Tak. YouTuber, przepraszam, podcaster czy YouTuber, nie wiem sam jak tak, to bo jest to problem, który dotyka ludzi bez względu na ich status, pochodzenie, sytuację materialną. Mówi się o 3 milionach Polaków i trzeba spojrzeć na to jeszcze w ten sposób, że wokół nich kręcą się jacyś ludzie. Oni nie są samotnymi wyspami, to są matki, żony. No i o tym jest ta książka i chyba spełnia swój cel, bo ja dostałem przynajmniej bardzo dużo takich zwrotnych informacji, że ktoś tam zobaczył swoją historię, swojego bliskiego. Marku, a to tytułowe szambo dla was to co? No dla każdego z nas to zupełnie coś innego i myślę, że dla każdego alkoholika tym szambem, tym dnem takim jest jakiś stan, w którym ja osobiście nie mogłem już dłużej funkcjonować, bo po prostu nie dawałem sobie rady, no. I to jest bardzo indywidualna sprawa, gdzie jest to dno, gdzie jest to szambo. No ważne, żeby ten moment wyłapać i spróbować właśnie próbować się ogarnąć, bo to hasło ogarnij się oczywiście nie sugeruje, że jest tuż za rogiem jakiś happy end stoi, czeka i bukiety kwiatów i czerwony dywan rozłożony. Ogarnij się to jest taki pierwszy krok. To jest taki pierwszy krok i to jest jakby taka próba spojrzenia uczciwie na siebie, na swoje życie i próba zmiany. No jeżeli ja uznaję, że moje życie jest beznadziejne, bo przez jakiś czas wygląda mniej więcej tak, że wstaję rano, jestem skacowany, idę do pracy, bo muszę na siebie zarabiać i wracam do domu po pracy na wieczorem, jem kolację i zaczynam pić alkohol. A w pracy cały czas myślisz o tym, żeby się napić? Czy ja w pracy teraz myślę? Znaczy teraz nie, wtedy. Nie, no wtedy rano pewnie było tak, że rano myślałem o tym, że się dzisiaj na pewno nie napiję, bo było mi tak ciężko, bo się czułem struty po prostu alkoholem. Ale pewnie, gdy się pojawiała już godzina taka końcowa i kiedy już światełko się zapalało i już była nadzieja na szczęśliwy koniec dnia, no to już wtedy mi się pojawiała myśl, że no ale należy mi się nagroda. No. A wasze takie wydarzenie, takie dno, taki największy wstyd, od którego trzeba było się odbić, to? Dla mnie takim wydarzeniem była chyba taka sytuacja, jak przyjechała za namową mojej przyszłej żony mama do mnie i powiedziała, że ona będzie ze mną mieszkać. Do dorosłego faceta. Tak, 36-letniego i powiedziała, że ona będzie tam ze mną przebywać, dopóki ja coś z sobą nie zrobię. No i chodziła ze mną jak pies do kancelarii, do sklepu. Mieliśmy jedno łóżko w ogóle też, nie? I śmiałem się z tego, ale zrozumiałem w pewnym momencie, że ja będę musiał coś zrobić, bo ona nie odpuści, nie? I wydawało mi się, że to jest jakiś koniec świata, że trzeba gdzieś się tam zamknąć na 8 tygodni. Wymyślałem, kombinowałem z to rzeczy, że ja teraz nie mogę. Nie? No tak robi każdy alkoholik, narkoman. No ale wdzięczny jestem za to jej i też sobie jestem wdzięczny, że to zrobiłem, bo myślę, że gdybym wtedy jakoś, nie wiem, uciekł i próbował jeszcze przełamać jakieś dalsze dno, bo tego dna nie ma tak naprawdę. Nie wiem, być może by mnie już nie było. Marku, u ciebie? Ja miałem dwa etapy. Pierwszy to był, pierwszą moją motywacją i takim olbrzymim strachem było to, że moje dziecko będzie miało ojca alkoholika pijącego i będzie takim dzieckiem z takim syndromem, który się nazywa dorosłe dziecko alkoholika. DDA. Za którym nie niosą się no, różne ograniczenia i problemy. No już pewnie nie ma czasu, żeby o tym
teraz mówić, natomiast życie takiego dziecka już jest nacechowane tym ojcem alkoholikiem, czasem nawet do końca jego dni. Nie? To jest to, o czym wspomniał Artur, że alkoholizm to jest oczywiście na początku gdzieś problem tej osoby, która ma problem z tym alkoholem, natomiast on dotyka całych rodzin, nie? Bo to jest partner, partnerka, którzy są współzależnieni, dzieci, które stają się tymi DDA. Teściowa jak u Artura. Czasem mama, czasem tata, czasem, nie wiem, jakieś bliskie osoby, one wszystkie wchodzą w tą taką chorą, toksyczną relację, która prowadzi, nie wiem do czego, ale do samych dramatów przede wszystkim, nie? Ja miałem taką motywację na zewnątrz, a za drugim razem to chyba tym momentem był ten mój rajd taki po alkoholu, który zrobiłem samochodem i obudziłem się rano i stwierdziłem, że chłopie, no już jakby dopuściłeś się tak ryzykownego zachowania. I jakby postawiłem sobie pytanie, no co będzie następne, nie? Mm-hmm. To już nie była sytuacja... A propos otoczenia, może nie tylko tego najbliższego, ale też nawet tej w pracy sfery, bo my się, Marku, znamy od lat. Tak. Pracowaliśmy w różnych redakcjach razem, może nie byliśmy jakoś bardzo blisko, no ale w pracy tak jest po prostu, że niekoniecznie jest się blisko siebie i bardzo często, ale twoje wyznanie, alkohol, uzależnienie, narkotyki, to był dla mnie szok. Zdarza się tak i chyba to jest dość częste, że otoczenie po prostu nie potrafi tego zauważyć, wychwycić. Wydaje mi się, że chyba najczęściej nie potrafi zauważyć, bo my mamy, społeczeństwo ma wbity taki stereotyp alkoholika jako osoby, którą... Menela takiego. Menela, żula się mówi obraźliwie, takiego faceta, który tam żebrze o tam 5 zł albo leży na ławce przed blokiem i śpi w ciągu dnia, bo jest już nawalony. Natomiast w większości alkoholicy są ludzie, którzy rano wstają, czeszą włosy, myją zęby, perfumują się, zakładają czystą koszulę, idą do swojej pracy i... Kinga Dębska zrobiła taki film, prawda? Zabawa, tak, zabawa, znamy tak, żółty tak. szalik. To jest film o wysokofunkcjonujących. Czy tylko strach z dymną chociażby. Alkoholikach. I tak wygląda rzeczywistość. No, czasem to są to prezesi banków, czasem to są adwokaci, czasem dziennikarze, czasem, nie wiem, nauczyciele. Pracownicy różnych firm. To jest najbardziej chyba demokratyczna choroba. Ona jest tak demokratyczna, jak, nie wiem, jak jakaś pospolita grypa, czy coś takiego, może dotknąć każdego z każdej grupy społecznej i tu nie ma znaczenia, czy ktoś pochodzi z bogatego domu, czy z wesołego domu, czy z biednego, czy z takiego, czy siakiego. Nie? Czy mamy też epidemię po pandemii koronawirusa, epidemię alkoholizmu? Jak się ten alkoholizm zaczyna? Co jest nagrodą po wytrzeźwieniu? O tym porozmawiamy już za moment. Gośćmi Radia Z są Marek Sekielski, Artur Nowak. Rozmawiamy o ich książce, w której opowiadają, jak wychodzili z szamba uzależnień. Od teraz będziemy już na Facebooku, YouTubie Radia Z oraz na radioz.pl. Umiecie zdiagnozować ten grzech pierworodny, od czego zaczęło się wasze uzależnienie? Bo w książce piszecie o dzieciństwie, o rodzicach. Wiesz co, no nie szukamy jakichś tanich usprawiedliwień, bo nasi rodzice dali nam to, co posiadali. No, jaka była aparatura w PRL-u, jeśli chodzi o takie narzędzia, jeśli chodzi o tych rodziców? No, żyło się w takim skrypcie wstydu. Tego, że właśnie tym pijakiem to jest facet, który ma jakąś padaczkę, piana mu cieknie z pyska. No ale ten alkohol był wszechobecny przecież. No, ja tak przynajmniej pamiętam, myślę, że nie jestem jakiś odosobniony. Jak mówisz o grzechu, myślę sobie, że tak naprawdę po kilku latach terapii przychodzi taki moment, on jest chyba najważniejszy, kiedy trzeba zbliżyć się do tego rdzenia właśnie, czego mi brakowało, przed czym ja uciekałem, czego się boję, czemu się wstydziłem o tym mówić, czemu wstydziłem się tak długo, nie wiem, o to mam do siebie pretensje, czasem powiedzieć, nie wiem, pomóż mi, czemu nie poszedłem do terapeuty, nie przychodziło mi to do głowy i teraz po czasie myślę sobie, że no jest to problem w emocjach, tak. To jest choroba emocji. No właśnie, pamiętam, jak rozmawiałam z Krzysztofem Antkowiakiem, gwiazda dziecięca z naszych czasów młodych. Zakazany owoc. Tak jest. Nomen omen. I on mi mówił, że do tego stopnia nie radził sobie ze sławą, że przed szkołą, jako nastolatek, wypijał wino, wódkę, spirytus, zabierał rodzicom z domu. I mówił, że musi się napić, bo z jednej strony, bo jest w takim rozdarciu, bo jest z jednej strony w towarzystwie wielkich gwiazd, koncertuje, a z drugiej strony dostaje w ryj, dlatego że ten bijący ma dziewczynę, w której pokoju jest plakat Antkowiaka. Więc są tak różne pewnie historie i motywacje do tego, żeby rozpocząć, chociaż to pewnie nie jest zamierzone, ilu alkoholików.
U ciebie, Marku, jak się zaczęło? Masz jakiś taki, pamiętasz jakiś moment? Chodzi ci o uzależnienie? Tak. Co, tak nie mam, pamiętam swoje pierwsze alkohol, no impreza jakaś na działce, dyskoteka, starsze koleżanki, które mnie lubiły, biorą mnie do lasu, żeby przed tą dyskoteką pierwszy raz mam wypić wódkę, pijemy, pamiętam, we czwórkę, dokładnie pamiętam, to była pół litrówka żytniej, ciepła, ohydna substancja, natomiast wypiłem ją i po niej poczułem coś, czego nie miałem nigdy wcześniej, jakby te uczucia, o których mówi Artur, z którymi wydaje mi się większość alkoholików ma problem na jakimś etapie, to u mnie coś sprowadza do tego, że ja zawsze się czułem jakiś gorszy od tych rówieśników moich, jakiś nie taki. Znaczy gorszy wtedy, kiedy byłeś trzeźwy, ale lepszy wtedy, kiedy byłeś pijany. Tak, stawałem przed lustrem i jednego dnia się mogłem sobie podobać, drugiego dnia wydawało mi się, że ze mną jest coś nie tak, nie? Nie wiem, czułem się gorszy, bo koledzy dostawali lepsze prezenty na przykład. No, były różne jakieś takie momenty, które mi kodowały w głowie poczucie właśnie jakiejś takiej niskiej wartości osobistej. I krępowałem się na przykład w nawiązywaniu kontaktów z dziewczynami, które mi się podobały wtedy, bo to już był ten moment takich rozkwitów, ten testosteron taki pierwszy się budził. No, pamiętasz te uczucia, które są tak silne wtedy, no, nie da się ich najważniejsze ze wszystkich. No wtedy. To się wydaje tak, koniec świata w ogóle. Jak jedna czy druga odmówi, to po prostu już niczego nie będzie. No i ja sobie nie radziłem z tymi emocjami. No, dzisiaj sobie myślę, że gdybym miał taką umiejętność, jak mam dzisiaj, że jak mi jest ciężko i coś mnie boli, to biorę telefon i dzwonię do jednego, drugiego przyjaciela, z którym rozmawiam na takie tematy i mówię, trochę się czasem wyżalam z tego, co się ze mną dzieje, to byłoby mi łatwiej i być może bym tutaj dzisiaj nie siedział, bo być może ten alkoholizm by się nie wydarzył. Natomiast alkohol jest bardzo takim łatwym narzędziem do tego, żeby się odciąć od tego, co jest trudne. Złudnym bardzo. Dostępnym bardzo prosto. On tylko kasuje na chwilę tą świadomość, natomiast później to wszystko wraca i najczęściej wraca z jeszcze większą mocą i powoduje te niezadowolenie i te wszystkie złe uczucia, one są jeszcze silniejsze i są jeszcze bardziej nie do zniesienia. No więc ten alkohol tym bardziej jest przydatny wówczas. Błędne koło się oczywiście robi. I się toczy z tego błędne koło, bo chyba nikt z alkoholików, nie wiem, być może są tacy, którzy świadomie chcieli zostać alkoholikami i pili tak, bo mieli taki cel w życiu, nie? Natomiast no, wydaje mi się, że jednak to jest taka choroba, którą oczywiście każdy z nas odpowiada indywidualnie. To tylko Nicolas Cage, wiesz, w filmie Live in Las Vegas, tak? Może Chuck Norris umiałby sobie zostać alkoholikiem i przestać na I on już był, tylko chciał po prostu się zapić. Pamiętacie taki moment, w którym już sobie uświadomiliście, że to jest problem, ale jeszcze nie podjęliście decyzji, że trzeba coś z tym zrobić, że jeszcze chwilę poczekam. Czy to było tak, że ktoś wam to uświadomił, czy sami do tego doszliście? Wiesz co, ja miałam taką sytuację i pamiętam, ile miałam 29 lat, pracowałem wtedy w sądzie i rzeczywiście to było widać u moich bliskich, że coś jest nie tak, że non stop sobie piwkuję, szukam różnych pretekstów, żeby wyjść na piwo. I ja postanowiłem sobie ten alkohol na tydzień odstawić i przyszedł taki moment, że ja budziłem się mokry co 4, co 3 godziny. Ja musiałem zmieniać piżamę, koszulę i ja myślałem, że jestem jakiś chory i poszedłem z tym do takiego dobrego, znajomego, zaufanego lekarza. On znał mnie i powiedział, że to jest zespół odstawienia alkoholu. No i wtedy trochę mnie to przeraziło, muszę powiedzieć. Przychodziło mnie to. Marku? No dla mnie to był taki moment chyba z naszym wspólnym zresztą znajomym, tu nie będziemy może wymieniać, ale poza anteną ci powiem kto, bo pracowaliśmy razem. Ten były znajomy? Nie, aktualny znajomy. Aktualny. Nie, ja mówię o dobrym człowieku mówię. Aha, z którym razem piłem też alkohol. No kolega z pracy, nie? W pewnym momencie zaczęliśmy sobie robić świadomie przerwy, bo tak czuliśmy się zmęczeni tym piciem i zaczęliśmy chcieć, po prostu pragnęliśmy przerw jakichś takich krótkich, tygodniowych, kilkudniowych i pamiętam te próby często kończyły się na jednym dniu, albo nawet się ten jeden dzień nie wydarzał i po którymś razie do mnie zaczęło docierać taka świadomość, że kurczę, ze mną jest coś nie tak, skoro ja nie potrafię, nie wiem, 3 dni na przykład w tygodniu po prostu tak sobie nie pić alkoholu, to coś jest chyba nie w porządku i pamiętam, kiedyś za jego namową zrobiłem sobie test taki w internecie.
No i ten test mi pokazał, jakby tam nie zostawiając wiele do życzenia, że tam chyba z 10 odpowiedzi na 10 pytań, 8 miałem twierdzących, jakby wskazujących w kierunku uzależnienia i to był ten moment, kiedy już chyba się przestałem oszukiwać, choć długi czas był, też to trwało, że tak zaśmiewałem to, nie? I pamiętam, przerzucaliśmy się tak trochę żartobliwie, pół na serio, takim właśnie inwektywami, jak ty alkoholiku, to alkoholiku i Dzisiaj to może trochę mniej śmieszy. A potem jest terapia. Trudna? Piekło? Wiesz co, piekło? Nie wiem. Piekło to jest picie, nie? Terapia jest trudna, bo terapia ma... Bardzo różne są momenty, bo w terapii trzeba przede wszystkim warto postarać się chociaż odrobinę pokory i uznać, że dookoła są ludzie, którzy wiedzą więcej i się na tym lepiej znają i zaufać. Przyjąć sporą też dawkę ciosów we własną stronę, usłyszeć o sobie dużo trudnej, niewygodnej prawdy i przepracować to. I z tych informacji, które są trudne i bolesne i na które się czasem nie chciałem zgodzić, jakby wyciągnąć wnioski i uznać po prostu swoją bezsilność i to, że jestem człowiekiem, który cierpi na chorobę psychiczną i sam sobie z nią nie poradzi, nie? Bo jestem przekonany, że wychodzenie z alkoholizmu bez drugiej osoby, która wie, o czym jest mowa, jest chyba, nie wiem, wydaje mi się niewykonalne. A złamałeś się w czasie tej terapii? W trakcie samej terapii nie, ja miałem nawrót po 3 latach i kolejne 3 lata straciłem, nie? To jest tak, że ten nawrót się pojawił i mi się wydawało nawet za pierwszym razem, jak pierwszy raz się napiłem tego alkoholu po 3 latach, że to jest jednorazowa wpadka i ten alkohol mi tak nie smakował i tak się po tym źle czułem i tak mi to niczego nie dało wtedy. Byłem święcie przekonany, że już się nie napiję więcej, że to był jeden błąd oczywiście, ale jakby zaakceptowałem to i byłem pewien, że nic z tego nie będzie. Natomiast to była jakaś chwila słabości, czy impreza? Ktoś namówił? Ja to sobie analizowałem, jak gdzieś tym przygotowywałem sobie. No, mówi się tak, że alkoholicy, którzy długi czas nie piją to i trzeźwieją, no to u nich ten nawrót tak się nie wykonuje z dnia na dzień, że to jest jakiś proces odchodzenia od tego trzeźwienia i takiego trochę kierowania się w kierunku takiego przygotowywania się. Mówi, że sobie przygotowuje alkoholik właśnie grunt po to, żeby się napić. Ja sobie trochę przygotowywałem ten grunt, mam takie przekonanie, natomiast wydarzyła się rzecz, o której nie powiem, bo dotyczy jakiejś tam bliskiej mi osoby, natomiast taka z gatunków poruszających mocno, obiektywnie bardzo trudna sytuacja, natomiast jakby dzisiaj wiem, że żadna sytuacja trudna, nawet śmierć pewnie najbliższej osoby nie jest powodem do tego, żeby się nachlać, bo... No ale jest usprawiedliwieniem pewnie. No jest fałszywym usprawiedliwieniem, bo to jakby niczego nie rozwiązuje, nie? Bo to napicie się nie spowoduje, że ta osoba ożyje, albo jak zacznie kochać, to najwyżej szantaż może być jakiś, nie? Emocjonalny. Natomiast Arturze, a jak u siebie było w terapii? Też się łamałeś się? Miałeś takie momenty? Wiesz co, tak ja opowiem trochę inaczej niż Marek, bo oczywiście terapia, to jest na początku takie obnażenie się z tą chorobą, no bo dostajesz narzędzia i dowiadujesz się, kim ty jesteś, dlaczego tak reagujesz, co trzeba zrobić, jak to długo będzie trwało. Natomiast w pewnym momencie trzeba wrócić do tego młodego chłopaka, który ucieka przed emocjami, z tymi emocjami się spotkać. I myślę sobie, że po jakimś czasie już w tym procesie trzeźwienia, to jest stanięcie czasem przed taką otchłanią straszną, nie chodzi o jakieś wielkie słowa, o poznanie prawdy o sobie, ale kim ja jestem, jak ja nazywam uczucia, czego ja w życiu chcę po prostu, to znaczy dla mnie być szczęśliwym. Myślę sobie, że bez odpowiedzi na takie pytania trudno pójść dalej. W moim wieku 40 kilku lat przed takimi pytaniami sobie stanęłem, ale wiem, że nie ma od nich ucieczki. Czasami są trudne momenty, bo nie jest tajemnicą, że czasami się budzimy i nie chce nam się wstać, nic nam się nie chce robić po prostu i trzeba jakoś zniuansować sobie i urealnić to i albo przyjąć, że na przykład tego dnia tak jest i szukać, wypełnić na samym początku pewnie to akwarium z wódką, które jest w tej głowie, po prostu zgodnie z prawem chyba Archimedesa, tak? Jakimiś przedmiotami, żeby tą wódkę wylać, nie wiem, to mogą być książki, praca, hobby, to są takie powierzchowne rzeczy, które łatwo zrobić, natomiast spotkanie się ze swoimi emocjami jest bardzo trudne, ale nie ma innej możliwości. A
Zapytam teraz o spowiedź w tej książce, o to upublicznienie, czy wybebeszenie się z tym problemem. Jak to było? Czy postanowiliście się publicznie wyspowiadać w trakcie, znaczy nie, wiem, że książka powstała później, ale kiedy nastąpił moment, kiedy uznaliście, że można o tym publicznie powiedzieć? Czy to było w trakcie terapii, czy już wtedy, kiedy uznaliście, że jesteście ogarnięci? Ja o tym pomyślałem, to jeszcze było to będzie półtora roku albo dwa lata temu nawet. Chyba tak, bardziej dwa lata temu. Ale pomyślałeś o tym, że to będzie też jakiś rodzaj terapii, czy część terapii, forma? Wiesz co, czułem, że mam potrzebę się z tym podzielenia, że mogę zrobić coś dobrego. I wymyśliłem sobie, że będę nagrywać, żeby właśnie odczarować ten stereotyp alkoholika i pokazać, że to jest demokratyczna bardzo choroba, i wymyśliłem sobie na początku, to miało być 10 rozmów z wysoko funkcjonującymi alkoholikami. Pamiętam, to był moment, kiedy przez przypadek zupełnie poznałem Borysa Szyca. Później zobaczyłem, że on gdzieś tam kiedyś udzielił takiego wywiadu, gdzie sam się wyautował ze swojego uzależnienia, i pomyślałem, że mógłbym go nagrać, bo to jest fajna osoba, taka znana, i że to dobrze pewnie zrobi. I pamiętam, nagrałem chyba w listopadzie 19 roku z nim tą rozmowę. Później nagrałem rozmowę dwa miesiące później z Elżbietą Podleśną i później te nagrania, ze względu na różne obawy, które miałem w związku z tym, z publikacją tego, schowałem do szafy. I to czekało i przy premierze Zabawy w Chowanego stwierdziłem, że to jest, kurczę, chyba ten moment, nie? Skoro się zrobi głośno wokół filmu, to jak ja za chwilę po nim wypuszczę tą rozmowę, no to jest szansa, że dotrę z tym tematem do szerokiego grona jakby odbiorców, siłą taką rozpędu po prostu algorytmu YouTube'owego, mówiąc tak wprost. I trochę tak marketingowo do tego podszedłem, jakby świadomie, natomiast wiedziałem, że jakby no chciałbym, żeby to po prostu do kogoś dotarło, nie? Że, a wiedziałem doskonale, że tego typu rozmowy to jest lekarstwo właśnie dla takich umęczonych dusz jak ja czy Artur, dla innych uzależnionych, bo na tym polega w ogóle terapia w dużej mierze, nie? Że się rozmawia o swoich doświadczeniach, wymienia się też doświadczenia i czerpie z tego jakieś myśli złote, się pojawiają tam przemyślenia, recepty czasem. Recepty też, jakieś, tak. jakieś odpuszczałem jakieś napięcia, które są. No tak to działa. Ja nie znam tego, nie do końca rozumiem tego procesu psychologicznego, który w tych sytuacjach zachodzi, ale on zachodzi, bo przerobiłem to wielokrotnie sam na sobie. Nie jest to jakiś rodzaj takiego. I zacząłem to publikować. Oczyszczę. Jak zobaczyłem rzeczywiście, że te rozmowy przynoszą taki efekt, że zaczyna do mnie pisać masa ludzi różnymi środkami, tam Facebookami, Instagramami, pocztą i tak dalej, i dziękować mi za to, że to robię, że to fajne, że to właśnie działa, że to jest super. Postanowiłem to robić dalej. I jak zacząłem to robić dalej, to pewnego pięknego wieczora, leżąc gdzieś na kanapie w jakimś trochę lekko zatęchłym apartamencie w Neapolu, jak byłem na wakacjach w zeszłym roku latem, to wpadłem w taki pomysł i wysłałem SMS Arturowi: słuchaj, napiszmy książkę o naszym uzależnieniu. Artur mi opisał, no dobra. No i napisaliśmy, no. Znaczy, no i praca trwała, trochę było drogi przez mękę momentami, bo różnie nam z tym szło, ale... A co jest nagrodą za decyzję o wyjściu z tego, za tę drogę, jaką jest terapia? Wiesz co, chyba to, o czym już mówiłem, dla mnie przynajmniej, mówię za siebie, no spotkanie się ze sobą, znaczy wiesz, bo pewnie coś tam opubliczniliśmy w tej historii, ale myślę, że jesteśmy jakimś tłem pewnej narracji, która dotyczy wielu osób, i takie informacje zwrotne już dostajemy. Ludzie, wiesz, chwalą się tym, co jedzą na Instagramie, gdzie tam byli, jak kot po fryzjerze wygląda i tak dalej. I wiesz, też mają potrzebę jakiejś takiej kreacji. Ja myślę, że to jest ta książka na tyle dojrzała i z takiej perspektywy zrobiona, że chodzi też o to po prostu, żeby właśnie o tych emocjach pogadać, o tym rdzeniu, o tym pniu. No właśnie, dwóch facetów, którzy przekonują, że facet nie powinien bać się emocji. Tak? Ale wiesz co, powiem ci, że widzieliśmy paru wywiadów już i wiele kobiet zwraca nam uwagę, że one nie myślały, że faceci tak rozmawiają. A muszę ci powiedzieć, że my się spotykamy w takim gronie. My czasem tylko tak rozmawiamy. No. To jest prawda, no. I nazywamy nasz klub Moje koleżanki idiotki i spotykamy się przy cieście, kawie, herbacie i opowiadamy o córkach. A słuchajcie, czy otoczenie jest tolerancyjne dla niepijących? Jak to było, kiedy przychodziliście na imprezę, mówiliście: nie, ja nie piję. Jest. Jest? Jest. To jest jeden z takich największych chyba lęków, które dotykają, wydaje mi się, że prawie wszystkich alkoholików, którzy przestają pić, że takie zakodowane, kłamliwe przekonanie, że wszyscy piją. Wszyscy nie piją. No, zmienia się. Tak nie jest. I my Polacy oczywiście
tak jeżeli uogólniać, dużo pijemy. Natomiast nie jest tak, że piją wszyscy. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, gdy stanąłem w takiej sytuacji, kiedy wiedziałem, że będę potrzebował siebie jakby zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo i odmówić picia alkoholu, no to trząsłem się w środku jak galareta. Natomiast jak powiedziałem nie, dziękuję, ja nie piję alkoholu, to osoba, która mi ten alkohol proponowała, w ogóle przeszła obok mnie, jakby nie zwróciła uwagi na to, co powiedziałem, w tym sensie jakby w ogóle nie jej to było, nie napijesz się, ze mną się nie napijesz. To jest takie myślenie właśnie, które wydaje mi się jakby się bierze z tego zakłamania, to jest taki jeden z mechanizmów tej choroby, tej iluzji zaprzeczeń, takiego właśnie wmawiania sobie przez alkoholika, że ten cały świat pije, że wszyscy piją. A może też po prostu ten świat się trochę zmienił, że to wiesz, jest bardziej oswojona choroba i sytuacja. Być może tak, no i bardzo dobrze, bo dobrze by było, jakby się zmieniło. A wy na przykład jak teraz obserwujecie na trzeźwo innych, to jesteście w stanie wyłapać, kto ma problem i nie wiem, podejść do niego, powiedzieć, ogarnij się? Nie, wiesz co, ja nie, absolutnie nie czuję takiej potrzeby. Jest taki moment takiego zapału neofity, że ktoś tam wychodzi z tego odwyku i chciałby tam, wiesz, wszystkich po prostu coachować. Nam pewnie też się to trochę udzieliło na samym początku, natomiast w tej chwili absolutnie, to znaczy bierze się to z bardzo prostej rzeczy, no nikt tak nie pomoże ci, jak sobie po prostu sam nie pomożesz, nie? I wiesz, i takie chodzenie, i to wiesz, to ja miałem takie przelepy i później do mnie dzwonili pijani, że im źle, a że już jutro, a że pojutrze, wiesz, sam sobie brałem to po prostu na łeb. Natomiast w tej chwili mnie to wręcz denerwuje, po prostu mówię, stary, chcesz zrobić coś swoim życiem, to zrób, ja ci pomogę, a recepta jest bardzo prosta, często tak nam się zdarza, idź do pierwszej, lepszej przychodni, jak jest bardzo dużo, powiedz, jestem alkoholikiem, tam nikt cię nie zje, nie pogryzie i nie pokażą cię w telewizji, ani w lokalnej gazecie, nie takich zawodników właśnie widzieli. Oni ci powiedzą step by step, co masz zrobić i się o ciebie zatroszczą i będziesz zadowolony. A zrzucenie tego ciężaru powoduje, że wasze życie dzisiaj, jakie przeżywacie? Ono jest głębsze, szersze, lepsze? No, na pewno. Mm. Bez porównania. Czasem jest trudne też oczywiście, to nie jest tak, bo są inne problemy, miliony. Odstawienie alkoholu jakby załatwia wszystkie problemy. Ani alkohol nie załatwia problemu, ani jego odstawienie też wszystkich nie załatwia. Tak, ale przynajmniej część. Ale daje możliwość jakby zmierzenia się z nimi, to jest przede wszystkim, bo odbiera to takie alibi nierobienia, właśnie nie mierzenia się z tym, bo już nie można się zasłonić tym kieliszkiem i uznać, że mnie nie widać, bo mnie widać. Bo jestem trzeźwy i nie ucieknę od życia i nie wiem, no jest lepiej lub gorzej, natomiast no, w życiu bym nie chciał i nie chcę, mam nadzieję, że się to nie zdarzy, że wrócę do chlania, bo ja wiem, że po prostu moje życie z alkoholem tak naprawdę żadnej wartości nie przedstawia dla mnie, bo jest po prostu nudnym, smutnym życiem. Smutnego człowieka, który de facto wegetuje. Niech to i będzie powodów puenta. Radości nie ma na pewno. Niech to będzie puenta. Marek Sekielski, Artur Nowak, autorzy książki Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. Serdecznie wszystkim tę książkę z serca polecam. Dziękuję wam serdecznie. To byli goście Radia Z. Dziękujemy.